Ja już nie mogę tak dłużej, naprawdę. Ohayo maski, z tej strony Momo i witam was na moim zmienionym kanale. Ale zacznijmy od początku, co tu się w ogóle zadziało, bo jest co opowiadać, naprawdę. Mam tutaj zeszyt i z niego będę sobie czytać podpunkty, które przygotowałam. Także zapraszam do oglądania, bo powiem wam, że to co się tutaj zmieniło... Dobra, zacznijmy od tego, co się rzuca moim zdaniem najbardziej w oczy, czyli nazwa kanału. To jest coś, co każdy chyba już zauważył i jak kiedyś mój kanał nazywał się Momo Channel PS, to aktualnie zmieniłam go na Momoszanka. Dlaczego Momoszanka? Jak to w ogóle powstało? Otóż Momoszanka wzięło się od tego, że po prostu pewnego dnia myślałam, jaki sobie nick zrobić i wyszło tak, że wymyśliłam Momoszanka i tak po czasie, naprawdę po długim czasie, kiedy stwierdziłam, że wykonam te zmiany, które wykonam, stwierdziłam, że tak, że zmienię nazwę kanału na Momoszanka, dlatego, że po prostu czuję, że to jest bardziej oryginalniejsza nazwa, to po pierwsze, a po drugie też bardzo do mnie pasuje i też ma w nazwie Momo, więc wszystko się zgadza i jest idealnie. Okej, kolejna zmiana, o której jeszcze chyba nie wspominałam, przynajmniej nie dla was, jest to coś, co chciałam już zrobić wcześniej, ale dopiero teraz to robię, w sensie w tym momencie jest już oficjalnie. Także uwaga, rozdzielam kanał. Rozdzielam kanał. Chcecie się zastanowić, jak rozdzielisz kanał, o co chodzi? Ale już wam mówię, już wam mówię. Otóż, rozdzielę kanał. Na kanale Momoszanka, tym na którym jesteśmy teraz, będą cosplaye i rzeczy związane z moim życiem jako cosplayer i otaku i takie sprawy. I też stworzyłam drugi kanał, który będzie poświęcony tylko i wyłącznie LPS. Wstawiłam już na nim dwa odcinki mojego serialu i jeden short film, które były na tym kanale, ale zostały usunięte, dlatego że po prostu je przeniosłam na drugi kanał. Więc jeżeli jesteście zainteresowani i jesteście z tej części LPS-owej, to zapraszam po prostu też do subskrybowania tamtego drugiego kanału, ponieważ na tym drugim kanale będą pojawiały się filmiki LPS-owe, a na tym się skupimy głównie na mojej osobie i na cosplayu. Tak, to jest ważna zmiana, ponieważ zaczynałam na tym kanale jako LPS-tuber, a się jakby... A teraz sprawy się potoczyły tak, że rozdzielam kanał. Jednak drugi kanał nazywa się Momoszanka LPS. Nie jest to duża zmiana, tak mi się wydaje, więc wszystko będzie podlinkowane w opisie. Też będę miała podlinkowane na banerze na moim kanale. Są linki do Instagrama i do tego drugiego kanału. Też pewnie dam posta, także na luzie znajdziecie ten kanał. I tak, to chciałam już naprawdę bardzo dawno zrobić, rozdzielić te kanały na LPS-owy i na taki właśnie cosplayowy. I nareszcie to robię i bardzo się cieszę, mam nadzieję, że wy też się cieszycie, bo tutaj wszystko teraz będzie tak bardziej poukładane i też na tym kanale będę bardziej aktywna niż na tamtym oczywiście, ale tam też będę właśnie wstawiała filmiki, między innymi takie seriale, short filmy, music video i to po prostu będzie super poukładane, tak mi się przynajmniej wydaje i mam nadzieję, że mi się tak uda zrobić. Dobra, dalej. Dobra, i teraz coś, co jest trudne do powiedzenia dla mnie, ale uwaga, uwaga. Ja już nie mogę tak dłużej, naprawdę. Kończę przez kwinkę. Ale uwaga, uwaga, w takiej wersji, w jakiej jest. Tutaj chwila ciszy. Co planuję, dowiecie się w niedługim czasie, ale na razie musicie wiedzieć tyle, że jest koniec brzoskwinki. I przechodzimy dalej. Kolejną zmianą jest awokado. Możliwe, że kojarzycie tą serię na moim kanale, ona była odnośnie LPS. I tak, powiem wam tyle, że awokado zostanie zmienione. I w tej serii będę robiła jakieś rzeczy do cosplayu. W sensie na przykład będzie awokado coś tam i będzie napis, co robię, na przykład nie wiem, jakieś różki 02, powiedzmy, taki przykład, no i to będzie w awokado. Tak, takie właśnie rzeczy. Także polecam, będę się starać zrobić co jakiś czas tą serię, na pewno nie będzie bardzo często, po prostu jak będę chciała konkretną rzecz zrobić do cosplayu, to będzie właśnie w tej serii w awokado. Więc to będą takie filmiki DIY, w których będę robić swoje pomysły i wy będziecie mogli z nich korzystać lub się inspirować, coś takiego. Także mam nadzieję, że to jest bardzo, bardzo fajne i że spodobał wam się taki
taka seria. No i teraz z rzeczy, które się nie zmieniły, jest to mój profil na TikToku. W sumie teoretycznie się zmienił, ponieważ założyłam nowe konto, dlatego że stare konto było po prostu stare i miałam je naprawdę bardzo długi czas, dlatego założyłam nowe konto o tej samej nazwie Momoszanka. Tutaj macie screena, jak wygląda jakby te konto, i tutaj są wszystkie odnośniki. I tak, kolejna sprawa, Instagram kompletnie się nie zmienił. Na Instagramie będę wrzucała tematykę LPS i tematykę cosplayu, z racji tego, że nie chce mi się tworzyć oddzielnego Instagrama na LPS, a wydaje mi się, że po prostu jak to będzie razem, to będzie idealnie i tak jak jest, niech mój Instagram zostanie, ponieważ tutaj wszystko się będzie tak kumulować, tutaj będziecie mieli informacje odnośnie dwóch kanałów i wydaje mi się, że to będzie naprawdę spoko. Tak, więc Instagram nie ulega zmianie. Oprócz tego, że nazwa z Momoczan LPS zmienia się na Momoszanka, to nic się tam nie zmieniło innego. Tak, i to chyba by było na tyle w tym trochę chaotycznym odcinku, ale bardzo chciałam to nagrać, już chciałam wam to powiedzieć od takiego długiego czasu, ale nie mogłam się zebrać, żeby nagrać ten odcinek. A musiałam go nagrać, po prostu on był potrzebny, on był potrzebny. I to chyba tyle, co chciałam wam powiedzieć, więc czas już kończyć. Możecie jeszcze ocenić w komentarzu moją stylówkę, ponieważ sądzę, że wyglądam bardzo uroczo, bardzo kawaii i jak lalka, także oceniajcie w komentarzu, jak wam się podoba moja stylówka, bo że nie umiem mówić po polsku. Także tak, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem oczywiście, zostawcie komentarz, łapeczkę, wszystkie odnośniki będą w opisie i tyle. Dziane, matane!